Hej, hej, wiecie co odkryłam? Że prawdziwki też rosną w takich dołkach. Takie dołki. Spójrzcie. To są prawdziwki, kochani. No, szukam dalej. O, proszę. Następny do kolekcji. Jest prawdziwek? Jest. No. One rosną w mchu, w dołkach. Przecież to samo zdrowie, zobaczcie. Przecież to jest świeże powietrze. Kurczę. No, na masełku będą smaczne grzybki ze cebulką. Ze cebulką. Mniam. No co? Mam już ich trochę. No, ja tutaj jestem w parku, ale jakby człowiek był w lesie i tak by patrzył tylko pod nogi, właśnie w ziemię, no to mógłby się zgubić. A to trzeba chodzić i za chwilę się zatrzymać, rozejrzeć się, a najlepiej to o, wziąć kompas. Tutaj jestem niedaleko ulicy, ale tutaj też jest dobrze. No teraz coraz częściej ludzie kupują samochody o napędzie elektrycznym. Czyli samochody te nie zatruwają powietrza. Obojętnie jakby park nie był duży, to zawsze każda alejka wyprowadzi nas na odpowiednią drogę. Ale w lesie to ho, ho, uważajcie, kochani, dokąd, gdzie maszerujecie. W lesie można się czasem zgubić. A ja mam teraz takie pytanie do grzybiarzy. Jak powinno się zbierać grzyby? Czy nożykiem nacinać przy dole korzonka, czy po prostu wyjmować z korzonkiem? Bo ja dzisiaj właśnie wyjmuję z korzonkiem, ale nie wiem, czy ja robię to dobrze, prawidłowo.